Witam Państwa na briefingu prasowym z udziałem wicepremiera ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz ministra gospodarki Belgii pana Vincenta van Kickenborna. Tematem dzisiejszego spotkania są przygotowania Ministerstwa Gospodarki do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i doświadczenia belgijskie. Panie premierze, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to spotkanie z panem ministrem Kickenbornem jest bardzo ważne i dla naszych relacji bilateralnych, i dla naszych doświadczeń europejskich. Belgijska prezydencja była bardzo owocna i bardzo sprawnie prowadzona i mieliśmy w czasie tej prezydencji także takie robocze kontakty. Chciałbym tu wspomnieć choćby taką rozmowę dotyczącą problemów związanych z patentem europejskim, aby przełamać impas, który w tej dziedzinie się pojawił. Dzięki temu te sprawy poszły do przodu, aczkolwiek patent europejski stał się też ciekawym przykładem, gdzie dwa kraje, to znaczy Włochy i Hiszpania, postanowiły się wyłączyć tego wspólnego projektu i mam nadzieję, że to będzie też dla Polski takie zadanie, żeby popracować nad stworzeniem warunków, aby wszystkie kraje europejskie mogły funkcjonować w jednolitym systemie patentowym. Te zagadnienia są związane z tym obszarem, który dotyczy Rady do spraw konkurencyjności. Bardzo ważnym elementem jest tutaj jednolity rynek i ogłoszone teraz przez Komisję razem z Single Market Act priorytety i główne obszary aktywności, w których rozwój jednolitego rynku będzie przebiegał, w którym będzie ten rynek wzmacniany. Dla Polski jest to bardzo ważne, bo dostęp do rynku europejskiego daje duże szanse dla polskich przedsiębiorców. Można powiedzieć, że takim bardzo dobrym podejściem jest podejście, w którym towary jadą na emigrację, a miejsca pracy zostają tu w Europie. Rozmawialiśmy także o tych doświadczeniach, które mogą być przydatne na obszarze energii, gdzie Polska będzie stawiała głównie na zagadnienia związane z przedyskutowaniem zewnętrznej polityki energetycznej, ale bardzo istotnym z punktu widzenia takiego praktycznego będzie prawdopodobnie zakończony proces nad europejskim rozporządzeniem dotyczącym transparentności i integralności rynku energii. Jest to szczególnie ważne teraz w kontekście tych zjawisk, które mamy na rynkach światowych, aby ta informacja o transakcjach, informacja o elementach handlowych, wytwórczych była bardziej przejrzysta, bo dzięki temu będzie się budowało bardziej efektywny rynek. Jeżeli chodzi o sprawy w zakresie handlu, które też są tu w naszym Ministerstwie Gospodarki, to tylko zasygnalizuję, bo na ten temat nie rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o handel, dla Polski bardzo ważnym będzie współpraca z Ukrainą i być może uda się sfinalizować rozmowy dotyczące partnerstwa z Ukrainą. To ma wymiar nie tylko gospodarczy, ale bardzo poważny wymiar polityczny, ponieważ Ukraina jest w tej chwili zachęcana przez Federację Rosyjską do przyłączenia się do strefy wolnocłowej Rosja, Białoruś, Kazachstan. I to jest dzisiaj ten moment bardzo krytyczny, bardzo ważny, aby Ukraina była bliżej Europy. Chcę też Państwa poinformować, bo w czasie rozmowy rozmawialiśmy też o obszarze gospodarki elektronicznej. W Belgii wprowadzono bardzo taki efektywny system kart identyfikacyjnych z podpisem elektronicznym, dzięki czemu Belgowie będą mieli ułatwiony dostęp do usług elektronicznych i w tym wymiarze osobistym, i także w wymiarze gospodarczym, w relacjach z administracją i w relacjach z przedsiębiorcami. To jest bardzo ciekawe, że właśnie w Belgii przyjęto taki uniwersalny mechanizm oparty o podpis elektroniczny, który jest według standardu europejskiego, a więc może być wykorzystywany praktycznie na całym świecie. Nie jest to podpis tylko skuteczny na terenie kraju, ale skuteczny generalnie w relacjach światowych. Także
To spotkaniem jest kolejnym w ramach tych przygotowań do Unii Europejskiej. Chcę tu panu ministrowi też podziękować za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami, bo w Belgii te doświadczenia rządu są niełatwe i jest to też ważne, że niezależnie od tych uwarunkowań parlamentarnych rząd efektywnie, skutecznie funkcjonuje i też przykład tej prezydencji belgijskiej był tutaj bardzo takim dobrą ilustracją efektywnej pracy administracji. Dziękuję panie premierze. Bardzo proszę pana ministra Van Kickenborna o kilka słów. Translate them. Okay. Thank you. Good morning. Dzień dobry. First of all, I would like to thank Deputy Prime Minister Mr. Pawlak for inviting me and our team to Warsaw here in Poland. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu wicepremierowi Pawlakowi za zaproszenie mnie oraz całej naszej delegacji tutaj do Warszawy, do Polski. Actually, I think we come at exciting times. Economic results of Poland are impressive. The only country in Europe during the crisis not going to recession. Myślę, że przechodzimy teraz przez bardzo ciekawy czas. No, wyniki gospodarcze Polski są naprawdę imponujące. Jest to jedyny kraj w Europie, który nie popadł w recesję. And the economic figures for this year and next year are also very promising and has to do with the fact that the economic policy in Poland is the right policy. We're very proud to be part of that. A prognozy gospodarcze na ten i nadchodzący rok są też bardzo optymistyczne. Jest to wynik podejmowania właściwej decyzji i wdrażania właściwej polityki w Polsce i jesteśmy naprawdę dumni, że możemy być tego częścią. And just at these important economic times, Poland is to become the next European president from the 1st of July of this year. So this is an important momentum for Poland. Natomiast jest to bardzo ważny moment dla Polski, która w dniu 1 lipca tego roku obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. I talked to Mr. Pawlak to give us some insights in our experience as we were European presidents second half of last year, and which was, if I can just quote the newspapers, pretty successful. I w trakcie naszych rozmów z panem Pawlakiem dzieliłem się z nim niektórymi z naszych doświadczeń co do prezydencji w Unii Europejskiej, którą mieliśmy przyjemność sprawować w drugiej połowie zeszłego roku. Prezydencji, która, jeśli mogę zacytować opinię, powtarzająca się w gazetach, była podobno dość udaną. In my department, economics department, during our presidency, it's true that we had a major breakthrough in the discussion about the European patent. W moim wydziale gospodarczym podczas naszej prezydencji w Unii Europejskiej rzeczywiście mieliśmy dość duży przełom odnośnie do wzorców europejskich. And that had to do at that time also with the help I had from Mr. Pawlak and Mr. Marcin Korolec, who were very helpful in achieving, getting that achievement. I muszę przyznać, że w dużej mierze pomogli mi w tym właśnie panowie Pawlak i Korolec, którzy niezmiernie pomogli mi w osiągnięciu tego sukcesu. At the end of this month, we will have an important European Council deciding on two draft regulations, which will then be treated by the European Parliament in the second half of this year. And it is probable that Poland will realize a major achievement, that is the full completion of the dossier of the European patent. So this will be very important during the Polish presidency. W drugiej połowie, pod koniec tego miesiąca, będziemy rozmawiać o dwóch projektach bardzo ważnych ustaw, które prawdopodobnie zostaną ratyfikowane w drugiej połowie tego roku, co może pomóc Polsce zakończenie rozmów i ustalenie dossier wzorców europejskich, co może być bardzo ważnym osiągnięciem dla Polski podczas jej prezydencji. Once we have that European patent, do not underestimate the major benefits that companies all over Europe will profit from it. Today they pay more than 20,000 euros for a European patent. When the patent that we plan will be achieved and executed, the cost will be reduced to under 2,000 euros per patent. So this will give huge opportunities to our companies in Belgium, in Poland, everywhere in Europe,
to be innovative and at the same time protecting those innovations. Jeżeli uda nam się wprowadzenie tych patentów europejskich, to umożliwi to znaczne zmniejszenie kosztów dla starających się o nie firm, ponieważ na dzień dzisiejszy uzyskanie takiego patentu to jest koszt rzędu 20 tysięcy euro. Jeżeli nam się to uda, to uzyskanie i wdrożenie takiego patentu kosztować będzie poniżej 2000 euro, więc może by to być niezmierna szansa dla firm dążących do innowacji i rozwoju na rynkach europejskich. The second issue we discussed about was the importance of having a single market. Even if we are one Europe today with 500 million citizens and 20 million or 21 million companies, it is fair to say that there is still a lack of single market, and we do not fully bear the fruits, reap the fruits of that possible cooperation. Kolejną ważną rzeczą, o jakiej rozmawialiśmy, była kwestia jednolitego rynku. Mimo że jesteśmy teraz jedną Europą, w której mieszka 500 milionów obywateli, w której mamy 21 milionów firm, to mimo wszystko nie mamy jeszcze jednolitego rynku, w związku z czym nie możemy w pełni korzystać z owoców, które mógłby on nam przynieść. We're very thankful, Mr. Pawlak, for all the Polish people that are working in our economy in Belgium. I jesteśmy niezmiernie wdzięczni panu ministrowi Pawlakowi oraz wszystkim Polakom, którzy pomagają nam pracować w naszej gospodarce w Belgii. In the long term, what we should see is much more mobility between different European states of citizens, of companies, because we should realize a one single market that would be profitable for all citizens and countries. Natomiast długoterminowo będziemy potrzebować jeszcze większej mobilności w ramach Europy, ponieważ dążymy tutaj do jednego rynku, które będzie o wiele korzystniejsze dla wszystkich pojedynczych obywateli i wszystkich pojedynczych krajów. And to realize that, the European Commission has enacted what they call a single market act with 12 priorities, of which 6 of them will have to be executed during the second half of 2011. That is under the Polish presidency. So this will be a very important moment for the Polish presidency. I Komisja Europejska wdraża w tej chwili tak zwaną ustawę o jednolitym rynku, która zawiera 12 priorytetów, 6 z których ma być wdrożona w drugiej połowie roku 2011, to znaczy podczas polskiej prezydencji, co będzie niezmiernie ważnym zadaniem dla polskiego rządu. And just to conclude, I'm very confident that Poland will make a great EU presidency in the second half of this year. During my conversation I had with Mr. Pawlak, I was impressed by the state of advancement of the preparations. And I see great professionalism and a very dynamic drive. And to be honest with you, I had the opportunity to meet many of the colleagues and experts of Mr. Pawlak in Brussels. It is no secret that during our presidency we got a lot of help from the Polish public officials and Polish experts in all what we achieved. So we're very thankful for that, and Belgium will be eventually also very helpful for the Polish presidency to succeed in what is a very ambitious agenda. So lots of success for you, Mr. Pawlak, and the whole of your team. I gwoli zakończenia jestem pewien, że Polska doskonale poradzi sobie z przewodnictwem w Unii Europejskiej w drugiej połowie roku 2011. W trakcie moich rozmów z panem premierem Pawlakiem dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem stopnia zaawansowania waszych przygotowań. Widzę tutaj naprawdę ogromny profesjonalizm i bardzo dynamiczny zespół. I muszę przyznać, że jeszcze w trakcie pobytu w Belgii miałem przyjemność spotkać bardzo wielu kolegów i profesjonalistów z Polski, którzy niezmiernie pomogli nam w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu belgijskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Chciałbym powiedzieć, że Belgia jest niezmiernie wdzięczna za tę pomoc i zrobimy wszystko, aby pomóc Polsce jak najlepiej przejść przez ten okres prezydencji w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie premierze, i życzę wielu sukcesów. Dziękuję. Brazo. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. Ja zapraszam państwa do zadawania pytań. Rozpocznijmy od tych związanych z tematem dzisiejszego spotkania. Jeśli można, Paweł Puska, TVN Fakty. Panie premierze, panie ministrze, mam pytanie dotyczące Ukrainy. Jak panowie oceniacie te szanse
na przeciągnięcie Ukrainy właśnie gospodarczo choćby na stronę Unii Europejskiej, gdy wiadomo przecież, że zarówno pod względem surowców jest uzależniona od Rosji, ale teraz już nawet przesył tych surowców jest w rękach Rosjan. Czy jest jakaś realna szansa na to, żebyśmy rzeczywiście mogli przeciągnąć Ukrainę na stronę Unii? Ukraina jest bardzo zainteresowana zachowaniem takiej dobrej równowagi i jak mieliśmy okazję rozmawiać nie tylko z premierem, z ministrami, ale także z prezydentem Ukrainy parę tygodni temu w czasie spotkań i przygotowań do Euro 2012, to widać wyraźnie nastawienie na taki bardzo proeuropejski kierunek. Parę dni wcześniej przed tą wizytą rządową, przed wizytą pana premiera Tuska na Ukrainie był premier Putin i z rozmów wyraźnie widać, że rząd ukraiński zachowuje takie bardzo wyważone podejście z wyraźnym zainteresowaniem współpracą z Unią Europejską i doprowadzeniem do porozumienia w szerokim zakresie z Europą, bo to będzie dla Ukrainy też duża szansa na to, aby w pełni wykorzystać rentę swojego położenia. Jeżeli Ukraina wróciłaby tylko w orbitę wpływów rosyjskich, no to praktycznie jest to regres taki polityczny w stosunku do obecnej pozycji Ukrainy i w wymiarze międzynarodowym, i w relacjach także gospodarczych. Proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Krzysztof Berenda, Radio RMF. Panie premierze, panie ministrze. Chciałbym zapytać, mamy niedawno otwarty niemiecki rynek pracy. Chciałbym zapytać od strony i firm, i pracowników, jakie są szanse na zwiększenie tej mobilności w trakcie naszej prezydencji dla ludzi i dla firm wewnątrz Unii. Mam tutaj na myśli właśnie ten Single Market Act, czy też inne zmiany, które umożliwiałyby na przykład uznawanie kwalifikacji pracowników, otwieranie firm albo działalność wewnątrz całej Unii. Co nasza prezydencja mogłaby zmienić? Dziękuję. Na dzisiaj jest jeszcze za wcześnie na jakieś szersze oceny. Na pewno można powiedzieć, że zakończenie tego okresu przejściowego nie wywołało jakichś bardzo znaczących, gwałtownych przemieszczeń i emigracji takiej zarobkowej. Ci ludzie, którzy chcieli podjąć pracę, już tam są w Niemczech, a bardzo istotne będzie też podkreślanie możliwości, które tworzy na przykład dyrektywa usługowa, żeby znacznie więcej usług i także tym sposobem miejsc pracy pozostawało w Polsce. Bardzo istotne jest to też w kontekście oceny handlu, wymiany handlowej między Polską a Niemcami. Warto tu przywołać i podkreślić, że w czasie kryzysu to, że polska gospodarka była cały czas na ścieżce wzrostowej, zaowocowało także bardzo ciekawym paradoksem. Otóż w obrotach handlowych między Polską a Niemcami nasze obroty przewyższają od 2009 roku handel między Niemcami a Federacją Rosyjską. To pokazuje, jaka mocna jest tutaj, jaka ważna jest ta perspektywa jednolitego rynku, bo dla krajów europejskich jednolity rynek jest głównym obszarem naszej wymiany towarowej. I wzmocnienie tych rozwiązań o też te segmenty, które dotyczą usług, może sprawić, że będziemy mogli utrzymać dobre tempo wzrostu gospodarczego w krajach, gdzie mamy stabilne, dobre warunki do funkcjonowania naszych przedsiębiorstw. Tu pan minister wspomniał też o tych relacjach z Belgią. Ja w czasie naszej rozmowy pokazywałem, że obroty handlowe między Polską a Belgią są na takim poziomie, jak obroty między Polską a Stanami Zjednoczonymi. To pokazuje, że kraje, które są blisko, mają dobre warunki komunikacyjne, są potencjalnie rynkami o dużej, dużej perspektywie i dużej przyszłości. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym spotkaniu. Ja mam jedną tylko uwagę, bo jest taka gorąca dyskusja o cenach gazu.
I tutaj się niektórzy podniecają tam wypowiedziami prezesa Gazpromu, pana Millara. On ma dobrą rękę do obniżania cen. Także nie narzekajcie na niego. Jak pamiętam w 2008 roku, kiedy powiedział, że ropa będzie po $200, to chwilę potem ceny ropy spadły. I teraz jak powiedział, że cena gazu będzie po $500 za 1000 metrów sześciennych, to w ubiegły piątek nastąpiło załamanie cen na rynku ropy. Także jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że ceny ropy i tym samym ceny gazu spadną. Dziękuję.